Witamy dzisiaj w hodowli u kolegi Józefa Żybury. Kolega Józef nas tutaj zaprosił, oddział 083 Gorzów Wielkopolski. Chciałby tutaj zaprezentować swoje gołębki, nadwyżkę i przy okazji będziemy mieli zobaczyć możliwość tutaj lot, który dzisiaj kolega tutaj ma. Ja tutaj oddam głos koledze, kolega coś więcej powie na temat tego lotu, co to za lot, który to lot z kolei i dalej będziemy sobie prowadzić rozmowę. Witam wszystkich pasjonatów gołębi pocztowych. Hodowlą zajmuję się, jestem średnim stażem, można powiedzieć, około 10 lat. Lotujemy dwoma drużynami, jedna na żonę, druga na mnie. W tej chwili mamy 10 lot z Cele, to jest 320-340 km, zależy od położenia gołębników. Wypuścili gołębie dzisiaj o godzinie 6. No, zobaczymy jak będą, spodziewamy się tak dzisiaj może 10.40, 10.30, a może czasami zaskoczą nas i przylecą zaraz, bo nie wiemy jak z tym wiatrem było tam po drodze, ale mamy ten wiatr dzisiaj północny, raczej taki boczny bardziej, to mogą być troszeczkę później, dla nas jest mniej korzystny, bo boczny wiatr spycha gołębie na południe, wtedy mi się muszą ptaki wracać, no ale zobaczymy. No do tej pory stoimy tam dosyć dobrze w oddziele, w okręgu. No ale wynikami na razie się chwalić nie będziemy, póki jeszcze loty trwają, to wszystko może się zmienić. W każdym razie jesteśmy w czołówce. Zaprezentujemy gołębie w późniejszym czasie, rozkładowe głównie, bo no, nie ukrywam, mamy ich dosyć dużo, fajnych ptaków. I te gołębie pochodzą z jakich linii u kolegi? No tutaj jak już generalnie... Chciałem zaprezentować teraz głównie wosy, trudniej już dostępne gołębie, drogie w tej chwili są, bo jedna hodowla się zamknęła, tylko Milen Drogu się przejął. No nie sposób je zaprezentować wszystkich, ja linii mam bardzo dużo. Hoka, tam Drizena, Bulensy są, no jest dużo atrakcyjnych gołębi. I od Adama Zenkę mamy również, tam parę sztuk jest i od Lekszty Mistrza tam jest kilka ładnych par też, no są Hermesy, są z tych nowszych linii, których odmawiam w tej chwili, to są Diesy, Sztok jest również, no jest masę różnych możliwości, bo tutaj, że łatwiej jest powiedzieć czego nie mam niż to co mam. Bo tutaj sporo gołębi przez Grzesia Nowickiego trafiło do kolegi. Tak, w późniejszym okresie, bo te początki hodowli zaczynałem od gołębi głównie Schillinga, Putmana, no i część gołębi kulbackiego, no a teraz przez już od dłuższego czasu utwardzam te gołębie, natomiast teraz już widzę, następuje taki zwrot jak gdyby oddziału na znowu loty bardziej krótsze, znaczy jak gdyby znowu nawrót robić na gołębi, że szybsze, ciężko jest się to dopasować, najlepiej trzeba mieć te i te, to wtedy się robi duża ilość, duża ilość wiadomo są i koszty i, no i przy firmie to nie jest to tak łatwo pogodzić. To wszystko jest naprawdę ciężko, ale mimo wszystko jakoś sobie to radzimy. Mając dobry materiał i w miarę tam trochę tej opieki, wyniki przychodzą no nie bez trudu, ale co roku nie zamiatamy gdzieś tam końcówki, tylko jesteśmy pierwsze dziesiątce, piąte, czwarte, pierwsze, drugie, różnie to tam bywa, w jakich zależy klasach, czy w tym. Na razie jest dobrze, bo mamy dwa drugie miejsca. I po tym ostatnim locie dwa kolejne, to mamy czwarte, piąte chyba i szóste. Zależy tam w jakich klasach będą to teraz robili w tych klasyfikacjach. No. Dobrze, to w takim razie my tu sobie poczekamy na gołąbki. Za chwilę do kolegów wrócimy. Może nam się tutaj uda nagrać przylot pierwszej gołębi i za chwileczkę do kolegów wrócimy. Witamy koledzy po przerwie. Jest pierwszy gołąbek u kolegi. Jest, ale wiatr przewiał. Wiatr przewiał, gołębki przychodzą już z południa. O, widzimy, siada. Kolega go tutaj zaraz zawoła. No, dobrze przygotowane. Bo on ma być tutaj, tak? Tutaj. Pewnie rocznik, dlatego tak żongluje.
ale lot nie jest spacerowy, widać. Dlatego, że tu siedzimy, one nieprzyzwyczajone są. No właśnie, dlatego się schowaliśmy troszeczkę. A tu raczej się staram nie siedzieć. Chodź, Misiek, chodź. Nie, stamtąd jest, poleciał tam. A, czyli będziemy widzieć, jak się odbije. Zarejestrowaliśmy przylot. Mamy, tak, roczniak, widzimy. Także mamy pierwszego gołębka. Oczekujemy, koledzy, na kolejne. Mamy, koledzy, następnego gołąbka. Jest tutaj, go widzimy. Przelatuje nad nami. Powinniśmy też... Zaraz usiądzie na drugim gołębniku. Chyba, że tutaj. Jest następny. Jest, schodzą się, jest następny. Lecą. Mamy zarejestrowany przylot. Widzimy, koledzy, drugi gołąbek. 4 minuty pomiędzy pierwszym a drugim. Bardzo ładnie to wygląda. Jest następny na tamtym gołębniku. Także teraz już gołąbki się nam tutaj schodzą. Jest następny. Ale wszystko pojedynczo. No bo lot dzisiaj wymagający. Mam tam 3 na razie. O właśnie. Mamy 3. Ale te w górze. No te idą z kierunku. O, tam idą następne 6 wysoko. Bardzo wysoko. Ale tamte nie nasze. No nie, nie. Tutaj już nie. Idą do kolegów z oddziału. O. Niepojone jak zwykle w kabinie pewnie. Kurde, nie napojili dziady, bo widzę, gołębie tańcują. O, jest. To ten już chodził. No, ten pierwszy przyleciał, aby... Ale chodzi, ale chodzi. Tak jest właśnie. Ciężki jadę rok będzie. 19 rok. Roczniaki. Tak. Ani jednego starego. Wszystko roczne. Wszystko roczne. Ani jednego starego. A ten starszy będzie chyba. 16 rok, samiczka. Chodź, Misiu, chodź, chodź. I słyszymy, koledzy, jak się odbiła. I już mamy. Mamy, koledzy, 7 w zegarze. Jak widzimy, także, ale trudny, także w 6 minut o 41 mamy 7. Myślę, że to będzie ładna seria jak na oddział, ale to zobaczymy, to się tutaj dowiemy od kolegi. A następny jest następny, właśnie cień nam się rzucił, ja się tutaj też przychylę. Na tej linie mi się daje badać. Widzimy, że jest przyciąg. Gołąbki dobrze. Leci. Jest, widzimy, jak się składa. Zaraz go tutaj zobaczymy. No, będą już szpicowe jednak, bo lecą część. O, tu idą. 2, 4, 6. O, widzimy, jak przeszły. 6 na zaraz raz. Będą siadać. Mamy je tutaj, koledzy, mamy. Tam leci, drugi. Teraz starsze się pokazały. Chodź, Misiu, chodź, chodź. Rocznik. Chodź, Misiu, chodź, nie bój się. Chodź. O, kolejne lecą 4. Ale jeden chyba nie mój tam, bo jeden poszedł prosto.
słyszymy, widzimy, jak pięknie siadają. Tamten jeszcze się nie odbił. Musi wleść. Jest, odbił się. I teraz od 41 18. Od 41 do 49 mamy 18. Przyleciały, kolega mówi 4, zaraz zobaczymy tutaj, jak nam się będą odbijały. Jest 19. Typowana. 20. Chodź, misiu, chodź. 21. Chodź, misia, chodź, 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 chodź. Także widzimy, kolega rejestruje tutaj bardzo udany przylot. O kurde, się zastraszył. Wstałeś i... No. Nie nauczone są, bo ja tu nie siedzę, tylko tak. Ale mamy, siódemka weszła bardzo ładnie. A pozostałe walczą. A lot nie jest spacerowy, nie? No nie, lot zobaczymy, był... Zobaczymy, na oddziale nie będzie wesoło. Zaraz zadzwonię do chłopaków, gdzieś się dowie, że to tam. Jeszcze się nie odbiła. Typesem stoi na rogu. Dziadowa. Jest odbita. Dobrze, to za chwileczkę znowu do kolegów wracamy. Jesteśmy, koledzy, po przerwie. Zlatują nam się tutaj duże stada, teraz po 8 się schodzą. 28 sztuk mamy. 28 sztuk już w gołębniku. Teraz już jeden po drugim nam się zlatują. Słyszymy co chwilę pikania zegara. Pięknie gołąbki wchodzą. Jest nas... Z wosów był, nie? Tak, właśnie z wosów przyleciał. Tak co widzę przeplatane, tak co chwilę tam, co drugi czy co trzeci to ląduje wos, tak zauważyłem. Z gołąbków. Pierwszy się pokazał, zaraz drugi, trzeci, o mamy następnego. Bo to połowę to większość wosów u kolegi, nie? Tak. Ile mamy już tam w zegarze? Mamy 38. 38, no także widzimy, koledzy, w... 39. Którą... 43. A która jest godzina na zegarze? 10.54, 41, 51, 13 minut, widzimy, koledzy, ile gołąbki. A następne dwa. Jest, są następne dwa, następny właśnie jest tam woz. Kolejny woz właśnie, zaraz tutaj przyleci, zobaczymy. Aż miło się ogląda taki przylot. A chyba poszedł na tamten gołębnik, z tamtej drużyny. Być może. No, mamy działkę w trójkącie takim, niestety nie mogę sobie pozwolić tak na fajne oglądanie, bo gołębniki są powciskane, gdzie jest możliwe, się dało. Tak. Jak oglądamy tu, to nie możemy obejrzeć tam. Jakoby pójdę tam, to nie możemy obejrzeć tu właśnie. Ale nie widzę, jak wchodzą, czy się odbił, czy nie odbił. A teraz stanęliśmy tu z tej strony, żeby pooglądać. O, roczniaczek też. No, roczniaczek. O, i ten płowy tam się odbił z tyłu. No, mamy już 40. Mamy kolejny przylot. I tam znowu poleciał jeden wos. Płowy. Tutaj mamy następne. A kolega te wosy nabywa od kogo? Ja od Minendrapa bezpośrednio kupowałem. Bezpośrednio kolega był u hodowcy. Z Grzesiem nawet, bo tam zna ten holenderski. To osobiście byliśmy na jego hodowli w domu. Przywiozłem wtedy 20 sztuk, ale tak od 9 roku już co roku miałem po 2-4 kupowałem. Fajnie się sprawdzają w krzyżówkach. Jakby się nie sprawdzały tutaj, to by ich nie było, no taka prawda. No. Nie dosyć, że są ładne, to jeszcze są fajne gołąbki, bo w ręku są naprawdę przepiękne i budowa, miło na nie popatrzeć, nawet jak ktoś... Widzimy, gołąbek wylądował. Tutaj drugi, nawet dwa na raz mamy. Tutaj następny. O, poleciał do siebie. O, jest. Jest, odbijają nam się. Dobrze. O, jest następny. I następny. Jeszcze jeden w górze. Jeszcze jaszczą w górze. To już będzie wesoło. Jest? Jest tam. A jest. Rybitwa ta, ale ona straszy. No straszy. Leci wos.
leci wóz. Zaraz. Samiczka, tak, o tata. O, jest. O, super, ona już i na maratonach była. O, widzimy. Z 8 roku. Odbiła się nam. Jest już w kłębniku, także. O, jesteśmy po kilku minutach przerwy. Łączków jest już. Mamy tutaj kolejną grupkę. 62. Przyleciała, 62 gołąbki w głębniku. Tak. O, mamy, widzimy grupkę. Przelatuje tu nad nami. Wos poszedł już tam do siebie, bo były 4, 3 zostały, bo wos poszedł tam do siebie. Mogę śmiało powiedzieć, że chyba w Polsce mam największą hodowlę wosów, oryginałów. Widzimy, koledzy, przylot trwa. No to bardzo ładnie. Godzinę mamy 11:05, czyli praktycznie w 20 parę minut mamy 67 gołębi z lotu 300 km. Ponad 300. Witamy, koledzy, po przerwie. Jesteśmy, widzimy, godzina lotu ze 132 zakoszowanych 106. Bardzo ciężki lot, wymagający. Tutaj kolega podzwonił po kolegach. Już wiemy, że ten lot ciężki, tych gołębi w oddziale u kolegów brakuje. Przejdziemy teraz do prezentacji tutaj gołąbków z hodowli Midner Drop, z tych wosów. Kolega tutaj przygotował, pokaże, zaprezentuje. Mamy pierwszego gołąbka i to jest gołąbek o numerze 104-57-46. Szukamy tu rozwód jego. Szukamy. Tak jest. Jest. Z najlepszej linii. To jak się orientuje z tych czerwonych Jansenów Midendropa i z tej hodowli linia 259. O, widzimy. Piękny gołąb, nie są w najładniejszej wyglądzie, bo jeszcze późniejsze gołęby karmią. Były zamówienia na małe. Część tych ptaków jeszcze zostało. Tam pokażemy ogólnie gołąbka. Tak wygląda. O. Piękne gołęby są w ręku. Skrzydło piękne. Widzimy długie, ładne gołębie. Jeden w jeden praktycznie. Tak. Te gołąbki tak wyglądają. Tu rodowód odłożymy. Weźmiemy następnego. Jest gołąbek. Kolejne niemalże odbicie tamtego, troszeczkę inna głowa. Tak. Zobaczmy. I to jest gołąbek z woliery, nie są o numerze 16 roku, ten już jest 14-70-152. Staramy się go tu szybciutko odnaleźć. Jest na wierzchu. 152. Ja tutaj kolego rodowód przybliżę. Tak samo jeszcze gołąbek. Są teraz w oddzielnych. W oddzielnym gołębniku. Tam się same poparowały. Widzimy młodych pozostałych. Oryginały od Ribbentropa. Ja go sobie tu pozwolę, żeby koledzy widzieli, że to oczy mają bardzo wybarwione, ładne. O, właśnie, wszystko widać. Mój ulubieniec się trafił i to jest z roku 14. Samczyk o numerze, ja go tu przeczytam, o numerze jest 19-30-75, nazany czerwony. 75? 35. 35. 35, tak, 35. Jest. Fajnie po tym gołąbku się sprawdzają. O, widzimy tutaj takie gołębie jak właśnie od Last Lady, Tiger. To wszystko tutaj wpływa na tą hodowlę tego Rominger'a. No i ta linia 259, nie? Bardzo dobra zresztą chyba. Ja go tutaj postaram się też zaprezentować, może w tą stronę. O, piękne ma oko. To tak, żeby sobie koledzy mogli trochę obejrzeć, bo nie sposób już wszystkich, nie mamy tyle czasu. No oczywiście. Lot mimo wszystko dalej. Słyszymy, dalej się gołębi odbijają. To już pojedyncze sztuki nam tutaj dochodzą, bo naprawdę tam niewiele tych gołębi brakuje. Maratończyki przechodzą właśnie teraz. Tak. Te trochę wolniejsze. Tutaj jest kolejny piękny gołąbek czerwony. Mamy z 17 roku, 122-0328. Mamy rdwód do tego. To jest samczyk też.
Tak, na razie same sączyki pokazuję. No i tu już jest typowo WOS, widzimy. Mamy. A jakby skrzydełka można, tak, piękna, duża tak. Głowa, widzimy. Skrzydło zaprezentujemy. Ja się no siedzą na wolierach, mają lekko tak poobcierane, to wszystko to, na siatkach. Ale to na wolierach to nie przeszkadza. Ważne, że widać mniej więcej loto, koledzy sobie ogólną wygląd zobaczą. No możemy. Spokojny gołąb. Tak, widzimy. W ogóle one wszystkie spokojne, bardzo spokojnie się zachowują. O, jak tutaj rzucimy okiem na te, co oglądaliśmy, to bardzo spokojnie sobie siedzą. Jeszcze jednego sączyka pokażemy. Rok 17, 122, 0399, też czerwony, glazerek. No, też go tutaj spróbujemy kolegom pokazać, może się uda. One jest takie spokojniejsze, to... No chodź. Chodź, spokojnie. O. Widzą koledzy, przepiękne oczy, nawet glazerki. Koło domu, jak ktoś... Jakiś koneser gołębi sobie zatrzyma, to też bardzo fajnie. Zamiast ozdobnych gołębi, bo to są piękne ptaki. Widzimy pióra z ładną wentylacją. Tak. Bardzo ładny gołąb. Rodowód do tego jest 399, to jest tu. Ja go tu pokażę. I tu do kolegi Józefa będzie podany numer telefonu w reportażu. Jakby hodowcy mieli ochotę coś sobie tutaj od kolegi zamówić, kupić, to będzie można dzwonić, dopytywać. Mamy teraz samiczki z najlepszej linii 259. Młoda samiczka jest z 18 roku, numer 104-57-93. Gdzie mamy dowód? I tu jest 93. Linia 259, sobie opisuję, bo to jest z tych najlepszych. No tak, linii, żeby wiedzieć, jak krzyżować, jak to prowadzić. Tak to wygląda. Skrzydełko. Widzimy, koledzy. Ja już tutaj pokazuję skrzydełko właśnie. Bardzo ładne. Już jest na czwartym piórze pierzą. No, ładnie. W zdrowiu utrzymane to najważniejsze. Z gołąb zdrowy to nic mu więcej nie potrzeba w rozpłodzie. No i jeszcze nieco starsza samiczka z tej samej linii. To będzie z 14 roku. Zmęczona. Już w tym roku trochę wychowała maluchów. Teraz jeszcze chyba. Ja postaram się oczko pokazać. Chodź. No ja może przytrzymam je. No bo tak to. No, coś nam się tutaj pod słońce nie chce. O, jest. Okej, dobra, mamy to. Bardzo ładne oko. Takie skrzydełko wygląda. Bardzo ładna. Bardzo ładna samica. To widać tutaj, że to jest, tak jak kolega mówi, no jedna z lepszych. Zaznaczone, to jest podstawa. Ciężko w tej chwili dostać już, żeby na rodowodzie występował z tej strony, chociażby ten 259, to już jest w tej chwili bardzo ciężko. Tak byśmy mieli z tych włosów, ewentualnie możemy pokazać jeszcze odświeżonej hodowli trochę, co mamy. Coś, co jest z nowych nabytków, nie? Tutaj. Trochę to, co rozmawialiśmy wcześniej, w stronę tego szybszego gołębia idziemy. No te loty się skracają, 62. Maratonów mniej, krótkich lotów szybciej. No a żeby mieć te szybsze konkursy, no to jednak kolega tutaj zbroi się. 60, trzeba być przygotowany. 692 to na pewno będą salieny. Znają niektórzy te gołębie. Rzadko, ciężkie do dostania. 692. No, postersy gdzieś powinien być odłożony, chyba nie? Był, to coś żeśmy zapomnieli. Nie, to Bulens będzie. Aha, Bulens. 0,6. Nie, 692 to jest 0,62. Nie, to Bulens. No to tutaj mieliśmy, bo sprawdzaliśmy, mieliśmy przygotowane. 62. I wracamy, mamy tu rodowód Louis Salien, jest gołąbek i to są gołąbki samczyk, to są gołąbki z linii tych szybszych,
tych, których tutaj kolega nabywa. Widzimy, skrzydełko może zaprezentujemy. Odbył nam się w międzyczasie kolejny gołąb. Widzimy, koledzy, tak wyglądają te gołąbki. To ja tutaj będę odkładał, będzie nam łatwiej. Mamy z 19 Belga 62 37 695. Też go nie ma, to też będzie z tych 62 96 90. To też będzie 695. Mamy go tu 695, też salię. Tak, to go mamy. Też samczyk na wierzchu. A, tak sobie nie, nie w ogóle, o właśnie tak. Nie zasłaniać, mamy. Salienki to nabyłem za pośrednictwem Grzesia Nowickiego. No, Grzesiu tutaj wielu hodowcom gołębie przywozi, pomaga. Także nazwisko. Pracujemy tutaj, jest można powiedzieć moim dobrym przyjacielem wręcz. Trzymamy kontakt z sobą. Widzimy, odłożymy. Jest następny gołąbek. I to też będzie jaki ma numer? 508, to będzie nie, to będzie z tych. 265 jest. Mamy na wierzchu. A mamy Hendrix Albert, to są z Santiesa gołąbki. Gołębie linii Santies, tak. I tutaj widzimy, to jest linia tego Super 36. On się tutaj kilkukrotnie w tym rodowodzie przewija. Jak widzimy, bardzo żywe gołąbki. No to już są gołębie innej budowy. Ale no, Rick Custer tutaj osoba znana w świecie, hodowlanym naszym, sportowym. Także liczymy na to, że gołąbki są szybkie. No widzimy, no to skrzydło no, pełne, ładne, z wentylacją. I to też będzie... Z Hendrixów, nie? Mhm, 62. Nie. Jaka to 62 końcówka? To będzie chyba czysty. Jaki on ma numer? 689. 689, to może być to 630. 62 to nie. Nie, 62 to jest tu. 689 to jest Salien. To jest Saliena dalej idzie. 62. 8, tu mamy akurat tutaj. Jeszcze z gołąbków Saliena. 689. Tak. Mamy, koledzy, widzą. To nierozbudowane rodowody, gościu tam nie robi. Leci, leci, ale nie musi prowadzić dokumentacji. Samiczka. Widzimy. Bardzo ładna samiczka, żywa. Ciężkie do dostania ptaki. To jest nieduża hodowla. No hodowca faktycznie tam z tej hodowli za dużo gołębi nie sprzedaje. No trzeba sobie tam wyprosić, wychodzić, jak to się mówi. No już Grzesia rola w tym była, tam zamówił dużo wcześniej. Tak, i tutaj mamy gołąbkę o numerze 508 508 1247. Tutaj, to jest Hendrix. To samo, czyli Zontiesy. Linia Zontiesy, tak. Zaraz pokażemy rodowód, pokażemy gołąbka. Samiczka, spokojna. Skrzydełko rozpierzona znacznie. Ok, dobra, widzimy, mamy to. Ja tutaj kolegom pokażę, przybliżę rodowód. I zaraz do kolegów wrócimy. Jesteśmy, koledzy, mamy gołębie tutaj od Ricka Custersa, teraz się pojawiają oryginały. I to jest gołąbek z linii. Mamy, jaki on ma numer obrączki? To jest 631, 50, 81, 631. Mamy. Ale jak zauważymy, czy Rick Custers, czy tak. Hendrix, to się przewija. To są te same gołębie. Tego Super 36. Super 37 są Diesa. Tak. Ja tej linii tutaj generalnie od różnych hodowców starałem się utrzymać. Zresztą jak patrzymy w te rodowody, to tak faktycznie i u Hendrixa, i u Custersa zobaczymy te same gołębie. Śmiało je można między sobą krzyżować. I tutaj mamy gołąbka 62
32 37 697. 62 37. To będzie chyba już dalej ten. Tak. I to jest salien. Kolejny salien. To tutaj już o tych gąbkach jest. Wspominaliśmy. Jest. Samiczka chyba. Samiczka, tak mi się. Tak, samiczka. Żyża. Już po rozpłodzie, ale kondycje mają. Widać gołębie spierzone, ładnie utrzymane. I mamy kolejnego belga 19, 508, 16, 47. 508, 16. Ucieknę. 508. A to będzie chyba tam w tym, bo to będzie też z tych salienów. Tak, no to tutaj też jest Custers. No jak zwykle, no i to 163. Jest, tak, i to całe, jest bardzo blisko. Z tego. Samiczka. Z tego Zontiesa. Super 36, to widzimy. Samiczka. Bardzo bystra, rozgląda się nam tutaj. Bardzo żywe są te gołębie. Ciężko utrzymać w ręku. Się szarpią. Widzimy. Mocno. Jeszcze jedną zaprezentujemy samiczkę. I to jest gołąbek o numerze. Będzie 508 z 1243. To będzie tutaj. Henryks Albrecht, ale tak. Jak tutaj się już zobaczy. A tutaj jest linia Geringsa, się przewija. Sąd jest na Gerings, to jest widzę. No. To jest widzę linia, sąd jest na Gerings. Koledzy mogą zobaczyć tutaj. Ja tu pokażę jeszcze gołąbka. Też samiczka, taka dłuższa, ładna samiczka widzę. No i piórko, skrzydło pokryjemy. Widzimy żywe gołębie. Dobrze, także chyba wszystkie mamy tutaj gołąbki, nie? Wszystkie. Zobaczymy, ile jest gołębi się odbiło. Tak, przejdziemy w międzyczasie. 13. Mamy 113, czyli nam brakuje 20 gołębi, 18 zasadniczo. I jeszcze po krótkiej przerwie, jesteśmy hodowcy w gołębniku. Tutaj właśnie jest największe tutaj, że tak powiem, największy gołębnik, gdzie się, znaczy gołębnik, gdzie znajduje się najwięcej tych wosów. Widzimy. To są same wosy, można praktycznie same wosy widzimy. Młode, odłożone po innych cennych gołębiach, tam do rozkładu jeszcze zostawione na przyszły rok. Ale same ze starych to są same wosy. Tutaj na wolierę rzucimy gołębie. Okiem. Tutaj będzie widać młode gołąbki. O, jest tutaj, na przykład pokażemy takiego młodzika, nie boi się nas. To tutaj z bliska pokażemy, jest młody wosik. Jeden, drugi, trzeci, trzy koło siebie siedzą. Jest ich tu dużo. Także widzimy koledzy. No i są starsze jeszcze tam. No i tu jest cała wolierę tych starych wosów, bo nie wszystkich pokażemy. Widzimy koledzy, jak tutaj płowo u hodowcy czerwono. Także naprawdę hodowla, jeśli chodzi o gołębie Mindendropa, no, naprawdę chyba największa w kraju, tak jak tutaj sam kolega mówi. No i za chwilę. Nic tyle nie ma. Także tutaj coś kolega jeszcze będzie chciał pokazać. No nie, tu raczej głównie skupiliśmy się na tym, bo jak się wrzucimy w inne. No tak, to by tutaj nam. Tutaj już nam czasu braknie, ale my za chwilę będziemy mieli wydruki na 16, jeszcze trochę roboty. Tak, jeszcze tym. Tak. Dobrze, także. Pokrótce, kiedyś może jeszcze nakręcimy sobie. Może coś nam się uda. Także życzymy kolegom tutaj dobry lot, pozdrawiamy. Czy kolega coś tutaj jeszcze chce dodać od siebie? No, uważam, że dzisiejszy lot był super, mimo że trudny. Na pewno tego, co już dzwoniliśmy, to do tych mieli po jedną gołąbku, my mieliśmy już około 30, 24, 30, także spodziewam się, że będziemy w czołówce mocnej, ale to po wydrukach dopiero. Dokładnie. Dobra, także dobry lot koledzy, pozdrawiamy, cześć.